Mimi ma o 5 złotych więcej niż Janek. Mimi ma 33 złote, ile złotych ma Janek? Żeby było bardziej matematycznie, niech litery oznaczają stan majątkowy Mimiego i Janka. Powiedzmy, że M oznacza ilość kasy Mimiego, w złotówkach oczywiście, a J to będzie ilość pieniędzy Janka. Powiedziano nam, że Mimi ma o 5 złotych więcej niż Janek. Czyli ilość pieniędzy, jaką posiada Mimi, równa się ilość pieniędzy Janka dodać 5. Jeżeli policzymy pieniądze Janka, dodamy do tego 5 zł, to otrzymamy ilość pieniędzy Mimiego. Mimi ma o 5 zł więcej niż Janek. Dalej w tym zadaniu dowiadujemy się, że Mimi ma 33 zł, co można zapisać M równa się 33. Tak mówi to zdanie. No to w takim razie możemy to równanie przypisać, a M zastąpić liczbą 33. 33 równa się ilość pieniędzy Janka dodać 5. No i możemy już się zastanowić, ile pieniędzy ma Janek. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się, ile pieniędzy ma Janek. Policzcie to sami. Możemy to sobie wyobrazić jako liczby na osi liczbowej. To jest oś liczbowa, tutaj 0, tutaj liczba złotówek Mimiego, 33, ten punkt to 33. Gdzieś tutaj będzie kasa Janka. No i wiemy, że jeżeli dodamy 5 do kasy Janka, to dotrzemy do liczby 33. Tu są pieniądze Janka, dodajemy 5 i mamy 33. A jak możemy zrobić to samo z drugiej strony? Jak zacząć od pieniędzy Mimiego i dotrzeć do ilości złotówek, jaką posiada Janek? To proste. Zróbmy to samo w przeciwnym kierunku. Od M odejmijmy 5. Możemy powiedzieć, że 33, czyli M, odjąć 5 równa się ilość pieniędzy Janka. No to ile on w końcu ma kasy? 33 odjąć 5, czyli 28 zł. 28 równa się J. Janek ma 28 zł. Tu na osi widać, że 28 dodać 5 równa się 33. 33 to o 5 więcej niż 28. No i wszystko nam się poskładało w zgrabną całość. Droga Jessiki do szkoły jest 5 razy dłuższa niż droga Pauliny. Jessica mieszka 15 km od szkoły. Jak daleko od szkoły mieszka Paulina? Tak jak zrobiliśmy to poprzednio, przyjrzyjmy się każdemu zdaniu po kolei i zastanówmy się, jaka informacja jest w każdym z tych zdań zawarta. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu. Teraz oznaczenia długości od szkoły do domu Pauliny i Jessiki literami i policzenia tego zadania samodzielnie. Niech czy oznacza odległość od domu Jessiki do szkoły, a odległość od domu Pauliny do szkoły oznaczmy na przykład literą P. W pierwszym zdaniu dowiadujemy się, że obojętnie jak daleko od szkoły leży dom Pauliny, musimy przejść 5 razy dłuższą drogę, żeby dotrzeć do domu Jessiki. W takim razie możemy zapisać, że P, czyli odległość domu Pauliny od szkoły, razy 5 równa się odległość od szkoły do domu Jessiki. Dom Jessiki jest 5 razy dalej od szkoły niż dom Pauliny. W tym równaniu P to odległość domu Pauliny od szkoły, a G to odległość domu Jessiki od szkoły. Dalej to zadanie i drugie jego zdanie mówi nam, że dom Jessiki jest odległy o 15 km od szkoły, czyli że G równa się 15. Możemy zatem przepisać to równanie: odległość domu Pauliny od szkoły razy 5. Wiemy już, że to będzie równe odległości domu Jessiki od szkoły, który wynosi 15. No to ile w takim razie wynosi P? Jakaś liczba razy 5 równa się 15. Jakaś liczba kilometrów razy 5 równa się 15 kilometrów. Możliwe, że potraficie policzyć to w pamięci, ale możemy też to sobie narysować. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na osi liczbowej. Jeżeli zaczniemy od liczby P, czyli odległości domu Pauliny od szkoły, i pomnożymy tę liczbę razy 5, tu po raz pierwszy P, tutaj P, razy drugi raz, razy trzeci, razy czwarty, razy piąty. Jak widzicie, jest tu 5 odcinków P. Tu jest P, tu jest P, tu jest P, tu jest jeszcze jedno P i tutaj też P. Jeszcze inaczej. Ten cały odcinek to P, dodać P, dodać P, dodać P, dodać P. Czyli P razy 5. A to jest równe odległości domu Jessiki od szkoły. Czyli na osi ten punkt
to 15, czyli to samo co G. No to jak to policzyć? Jeżeli wiem, że 5 razy P równa się 15 i chcę obliczyć P, to wystarczy, że podzielę 15 na 5 równych grup. Czyli możemy zapisać, że P równa się 15 podzielone na 5 równych grup. Jeżeli podzielimy 15 km na 5 równych odcinków, to otrzymamy długość odcinka P. No to ile to jest 15 podzielone na 5? 15 na 5 to 3. P równa się 3. Paulina mieszka 3 km od szkoły. I tu na osi to widać. Tu jest 3, tu jest następne 3, 3, 3 i 3. 3 razy 5 to 15. Droga Jessiki do szkoły, która wiemy już, że ma długość 15 km, droga ma długość 15, nie Jessica, jest 5 razy dłuższa niż droga Pauliny. A droga Pauliny ma długość 3 km. Wszystko się zgadza.